like I smell a barbecue. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piotrek, witam was w kolejnym odcinku ze z gry Spyro Reignited Trilogy. Słuchajcie, jak w poprzednim odcinku pamiętacie, ukończyliśmy w sumie to samo, strażników pokoju i przenieśliśmy się do władających magią. Słuchajcie, zabierzmy się za pierwszy poziom, który mamy tutaj dostępny, czyli śnieżne grzbiety. A z tego co pamiętam, w oryginalnej trylogii to był poziom, który najmniej lubiłem. Zobaczymy, może w remasterze się do tego przekonam. Zobaczymy. Nowa grafika, nowa troszeczkę zmieniona muzyczka. Zobaczymy. Będzie klimat, myślę. Ogólnie fajne jest to, że ogólnie było tak, że na PlayStation 1 nie było jakby tak zaawansowanych światów. Tła były po prostu tłami. W sensie te krajobrazy. A tutaj mamy tam dokładnie góry, wody i tak dalej. To jest super. Naprawdę dodaje dużo do rozgrywki, bo czuję się jakby ten świat był naprawdę otwarty. Okej, wylądowaliśmy. No dobra, zobaczymy. Wygląda ładnie. Dobra. Nasze potworki troszeczkę robiły mi stracha w dzieciństwie. Dlatego, że się strasznie strzeżyły. Przestań. Dobra. Słuchajcie, mapkę na razie zostawiłem, dlatego, że nagrywam to odcinek po odcinku, co jest chyba troszeczkę nawet nie dziwne. Jak mnie znacie. Okej. Schody nam usunął. Spadaj. Dobra, okej. Przykrzańce jedne. Tych nie lubię, dlatego że próbuję ich takich strzelić, a i tak oni mnie siekają. Opa. Dobra, skrzynka. Jedna, druga. Trzecia. Tyk, tyk. Łup. Dobra. Mamy smoka. Smok Zane. Trochę jak Zane ten Malik. O, Spyro! Chyba nie boisz się tych wielkich, hałaśliwych, koszmarnych bestii! Wiadomo! Już nie. Wspaniale! Tak też myślałem! Dobra, okej. No w sumie, jakbym się onął ogniem, też bym się ich nie bał. Dobra. Spadaj. W ogóle one próbują nas zgnieść, to jest dziwne. Jak one się w ogóle z ziemi odrywają? Dobra, teraz tak, on tutaj nam zamyka, więc musimy uważać. Open. Dobra, idealnie. Trochę się pospieszyłem. Dobra. Okej. Zobaczymy, ile tutaj będzie gemów, bo jestem ciekaw. Ogólnie, jeśli byście byli ciekawi, to tam na górze jest wyjście już. Tam już jest powrót do domu, ale zanim tam dojdziemy, to jeszcze trochę potrwa. Przestań. Dobra, mamy kolejnego smoka. Smok Eldred. Dziękuję za uwolnienie mnie. Spoczka. Dobra. Kolejne skrzyneczki. I jak zauważyliście, nominały, w sensie wartości tych gemów w skrzynkach, ogólnie na poziomach już się troszeczkę podwyższyły, dlatego że jesteśmy, można powiedzieć, nawet no w połowie poziomu, a już mamy 238 gemów. Ogólnie też mogę was już jakby przygotować na to. Jak widzicie, licznik gemów, mamy 257, jest osobny dla każdego poziomu. Dopiero jak jesteśmy w głównym poziomie, to ten licznik jest... Nie, nawet chyba też nie jest ten... Jest osobny dla każdego poziomu. A w następnych częściach dwóch będzie tak, że licznik będzie ogólny dla całej gry. Zander uratowany. Dobra robota, Spyro! Jak tak dalej pójdzie, poznasz wszystkie sztuczki z naszej krainy! No, a tych sztuczek jest sporo, to muszę wam przyznać. Dlatego, że jeszcze nie byliśmy tam. I tu jeszcze mamy wejście. Czy myśmy tam byli? Tam poszliśmy? Tak, tam poszliśmy, dobra. Zresztą nie, tam jest wejście. Czy to jest wejście? Boże, już się bałem. Tu nic nie ma, tu jest powrót na początek, ale tutaj nic nie musimy robić. Aha! Wstawiliśmy coś. Tam jest skrzynka. Dobra, a to nie stąd na pewno. Tam się wrócimy potem.
Dobra. I Gema zostawiliśmy w ogóle. Jakim cudem? Musiał chyba wypaść z jakiegoś gnorka. Dobra, weszliśmy sobie tutaj, gdzie będziemy się ścigać znowu z jajcarzem. No właśnie, 23 życia. Ała! Nie strasz mnie. Nie, to nie tu? To nie tu się ścigamy? A może i nie tu? Tutaj jest czasem ciężko zapamiętać. Nie, tutaj nic nie ma, dobra, więc wróćmy sobie. O, gemik. Ścigaj z jajcarzem, będziemy się chyba tam na lewo. A tu musimy z góry polecieć. Coś mi się wydaje, że tutaj gemów będzie 500. 500 będzie pewnie. Dobra. Teraz tak, czy to lecimy? Może to lecimy tutaj. Tak, jest jajcarz. Jego już nawet słychać. Jest ten jego śmiech. No, już czekam. Kelvin! Ahoj! Pamiętaj, że ci niebiescy złodzieje kradną też jaja poza krainą władających magią. Bez obaw, zajmę się nimi. Wszystkie smoki, okej, okay, czyli było ich trzech. Mówię, słuchajcie, to co jest najlepsze, że w serii Spyro nie pojawił się żaden smok o płci żeńskiej, więc nie wiadomo, kto te jaja znosi. Co jest najlepsze. Ale to jest taki sekret, który twórcy zostawili dla siebie. Chociaż, ponoć, wydawca, w sensie producent, który robił remaster, powiedział, że będzie jakaś niespodzianka. Jaka to niespodzianka? Ja jeszcze nie wiem, mam nadzieję, że ją odkryję i ją zauważę. Wracaj tu. O, 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 szlak by to, no. No, 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 almost, almost. Prawie, już, dobra, mamy to. Okej, okay. Jest jajo smocze. Dobra, okej, okay. Już mamy tych jaj 8. Wow, sporo. I teraz tak. Tu mamy znowu... Lipa. Spyro niestety pływać nie umie. Dobra. Musimy chyba wyżej podskoczyć i dopiero zacząć lecieć. Tak mi się wydaje. Ale Zoe nas zapnęła, więc... Zapnęła. Bo tak to się mówi. O, teraz się udało. Okej, okay, teraz tak, musimy wrócić tam. Musimy tam wrócić. Z górnej półki, okej. Okay. Za co to jest? Mogę zobaczyć? Chcę zobaczyć, jestem ciekaw. To trofeum jest... Wysadź trzy... A, okej, okay, no dobra. I to jest srebrne trofeum, serio. Okej. Okay. No dobra. Jeszcze raz. Może wybuchajmy je tak powoli. Dobra. A tej pierwszej nie... Aha. No dobra, ale może nas nie sieknie. Okej, okay, udało się. Jezu, gęby spadł. Minimalnie. A słuchajcie, tutaj się nie da wrócić. Dlatego tam z góry, z końca jest możliwość powrotu. Czyli musimy jednak tam pójść. Dobra. Czemu to się... Tutaj ktoś, przepraszam, tym steruje? Czy to się po prostu tak ten? Dziwne. No dobra. Wróćmy sobie więc na początek, moi drodzy. Też upewnijmy się, czy nic nie zostawiliśmy. Oprócz tych rzeczy, które zostawiliśmy. Może jaka logika. Teraz tak. Gdzie były te rzeczy, które ja zostawiłem? Tam, po drugiej stronie. Okej, okay, a jak ja mam tego gema zebrać? Przepraszam, ktoś mi powie? A, tutaj, dobra, okej. Okay. Nie było pytania, myślałem, że on się zbugował. I stąd tam dolecimy, myślicie? No tak. Dobra, lecimy. Dobra, udało się. Ała, orzesz ty. On daje dużo tych gemów. Ty miałeś dać dużo gemów, a on nie dał żadnego. Chyba, że dał i myśmy zaufali od razu, jak żeśmy go zabili. Zobaczymy na przykładzie tych. A, piątkę daje. Ała. Tylko, że ta piątka zlewa się z nim.
czerwona i piątka niebieska i on niebieski. O Jezu, ledwo. Dobra, okej. Dycha? O, zostawiliśmy gdzieś trójkę. Nie podoba mi się to. Musimy się rozejrzeć w takim razie. Dobrze, że te gemy i tak jest widać w miarę z daleka. Może tu gdzieś na dole? Bo w sumie tam na początku byliśmy i nic nie zostało. Tam nic nie widzę. Tu w trawie gdzieś? Niestety nie. Dobra, weźmy sobie owieczkę. A, ale... motylka też bym chciał. O, jesz. Dobra. Idziemy na górę. No, wróćmy. O, jest dwójka. Dobra. Okej. Okay. Wszystko? Wszystko. 500. Pięknie. Poziom ukończony w 100%. Możemy wracać do domu. I taki kawał jeszcze musimy przejść. Siem? 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 I do domu. Dobra, super. Okej. Okay. Wracamy z powrotem. 500 gemów, 3 smoki, jajko. Tak, i to wszystko. Tutaj nie było skill pointa. Niestety. A, słuchajcie. Skill pointów i tak jest dosyć sporo, bo jest chyba 20. Tak mi się wydaje. Chyba tak. Zobaczymy, co nas czeka w następnym poziomie. Następny poziom, nie wiem jak się on nazywa po polsku, ale... po angielsku też nie wiem jak się nazywa. Nie pamiętam. No nie, no te dziady wróciły. Te dziady wróciły. O, jeszcze dwie kuleczki, będziemy mieć życie. Nadrobimy to, które straciliśmy przed chwilą. Dawaj to. Daj kulkę. Kulkę daj. Dobra, weźmy sobie od tego. Tego jest łatwiej złapać. 22. Super. Dobra. Górskie pieczary przed nami. A, tak. I po angielsku to się nazywało High Caves, czyli wysokie jaskinie. Może być. Fajnie całkiem przetłumaczone, nie najgorzej. U, teraz lecimy tak bardziej przodem. Okej, podoba mi się to, że są inne kąty tego, latania. Ładowania. Fajne. Zawsze to jakieś urozmaicenie. Okej. Lecimy. I ten poziom, czy to jest ten poziom, gdzie będzie nas wróżka całować, będziemy mieć super oddech? Chyba tak. To jest ciężkie. Tutaj trzeba się spieszyć. Okej, tak, to jest ten poziom. I to są... fuj. O Boże, to jest jeszcze bardziej okropny tutaj. No dobra. Ale przebrniemy przez to, jak nie my, to kto? Damy radę. Ej. Tam. To też mi się wydaje, że chyba, że będzie 500 gemów, dlatego, że już mam 45. Też sam fakt tego, że... przeciwnicy dają więcej, ci dają 10. Zobaczcie sami. Cyrus. Jak Miley. Błagam, rozpraw się z tymi zielonymi druidami. Przestawiają wszystko, co mają w zasięgu wzroku. Okej. Okay. No tak, bo te kolumny... te... aha, no tak, fakt. Kolumny się będą ruszać. Teraz tak, czy... tutaj możemy przejść? Możemy. A, weźmy sobie tutaj gemy, które są posuwane. A! Dawaj. Dziękuję. A. Wszystko? Czy coś jeszcze? No to wszystko. Bo tam jest początek. Dobra. Okej. Okay. Ogólnie naprawdę bardzo udało się twórcom przywrócić klimat takich... takich... starych gier. Tylko z lepszą grafiką. Oj! Spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Ha, no cóż. Nikt nie mówi, że będzie prosta. No, odpalaj się. Dobra, jesteśmy tutaj po checkpoint na szczęście. Teraz tak, musimy poczekać, aż oni się przesuną w stronę, w którą ja chcę. Dobra, dokładnie o tym mówię. Przestań, przestań. O, dobra, okej. Okay. Stabilnie. Przede wszystkim stabilnie.
Jak to ładnie. Ogólnie też sam fakt tego, że gra została zrobiona na Unreal Engine, to daje te takie piękne cienie, takie bajkowe. Super to wygląda, naprawdę. Okej. Ajax, no tak. Po angielsku też był Ajax, tylko przez X. Nie znoszę tych robali. Gdy będę duży jak ty, całkiem je wytępię. Tymczasem pamiętaj, z turbonapędem jesteś niezniszczalny. To... no, czy ja wiem? No dobra. Pajączki, nienawidzę. Dobra, okej, ale słuchajcie, turbonapęd sobie na razie... A, to są... okej. Skrzynki chcesz trzeba uderzyć. Znaczy, tmuchnąć. Teraz tak, tam w środku jest koniec. A i tak musimy wsiąść turbonapęd, żeby się tam przedostać. Chyba, że skręcimy tutaj. A tutaj chyba nic nie ma z turbonapędem. Są skrzynki fajerwerkowe, które sobie odpalmy. Okej. To aż dziwne, że nic nie ma, to jest taka ładna komnatka. Dobra. Z turbonapędem musimy polecieć. Aha. Dolecimy tak tutaj? Dolecieliśmy, dobra. A ten jajcarz, tak mi się wydaje, on chyba... on się chyba nie rusza. On sobie tutaj jest. A nie, jednak. Boże, jakie kręte te jaskinie. Oh my gosh. Wracaj tu. No. Piczo mała, no. Dobra, lecimy dłuższą drogą, ale trudno. No! Fajfusie jeden, no. Wracaj tu. No. Okej, dobra. Wiedziałem, że na którymś zakręcie zgubimy ten... to, żeśmy nadrobili. Okej, dobra, udało się. Przejdźmy jeszcze raz sobie tej jaskini, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko wzięliśmy. Jajko dziewiąte. Tak, myślałem, że tutaj było jakieś przejście na przykład jeszcze jakieś dookoła, ale nie, to po prostu tak wyglądało. Dobra, okej. Teraz tak, wracamy tutaj z powrotem, tylko teraz tak, jakie mam tu wrócić z powrotem? A? Oto jest pytanie. Jak ja mam tu wrócić z powrotem? A, tutaj nie spadniemy chyba. Tutaj nas wróżki złapią. Tak, tutaj są specjalne magiczne wróżki, które nas łapią. Tak. Tak, zapomniałem. Okej, dziękuję. Teraz tak, przejdźmy sobie tam na drugą stronę w takim razie. O tu. Na razie. Zobaczmy, co tutaj skrywa jaskinia. Aha. Okej, to skrywa. A teraz tak, czy my tutaj przelecimy na drugą stronę? Chyba nie. Chociaż... nie. Niestety nie. No i z powrotem. Okej, dzięki. Lecimy jeszcze raz. Teraz powinno się udać. A jeszcze wzięliśmy sobie motylka? Super. 260... a może i 400 będzie? Who knows? Chociaż nie, chyba 500. Dlatego, że... nie wiem. Zobaczymy. Dobra. O, jajcarz! To było proste. I teraz tak, wrócić się też musimy w ten sam sposób. Okej. Przejdźmy sobie teraz na drugą stronę, słuchajcie. Tu jest koniec, to prawda, ale są też właśnie gemy. Cedric. Spróbuj połączyć turbonapęd ze skokiem i szybowaniem, by porządnie zbadać górskie pieczary. Dobrze. Znaleziono wszystkie smoki. Super. Czyli więcej smoków na tym poziomie nie ma. I... musimy... a może to nie tutaj była wróżka, która była całuśna? Chyba nie tu.
A może i tu? Tylko ona była wyżej? Tylko jak my się tam mamy dostać niby tam wyżej? Nie, no bo czekajcie, tutaj na prawą stronę chyba tam nie wbiegniemy. Albo i wbiegniemy. Ojej! Tak, tu jest chyba wróżka. Na dole. Albo i nie. Pojęcia zielonego nie mam. Gdzieś była wróżka, pamiętam. Pamiętam taki motyw, że była. Dobra, lecimy jeszcze raz. A to może nie ten poziom. Chociaż... chociaż chyba ten. Dobra, bo ja tak gadam. Dobra, idziemy z powrotem po turbo napęd, dlatego że jest jeszcze jeden pajączek, który nas czeka. Obrzydliwstwo, po prostu obrzydliwstwo. Czy musimy się rozpędzać z samej góry? Chyba nie. Nie. A? Jaskinie są dosyć kręte. Oj! No i gdzie? Nie! Zostaw mnie! Tam jest wyjście? Tam jest wyjście. Ale tak mi się wydaje, słuchajcie, że tam po schodach na górze powinna być wróżka. O, wiem. Oj, tu jeszcze zostawiłem? O, pięknie. Później byśmy szukali. Dobra. No spróbujmy tutaj wejść. O nie. Dobrze mi się wydawało, że jest to łuśna wróżka. I ona da nam super moc. Dzięki. O. O tym właśnie mówiłem. Czy ja tam dolecę z tą super mocą? Nie dolecę, nie ma opcji, muszę się wrócić. I to będzie już ostatni gem. Dlatego, że pajączek daje po 10. No dobra. Szybko. Lecimy. Ale ładnie Spyro wygląda w tym różu. Fajnie wygląda. Tu na dół. No i lipa. Aaaa! Przecież inaczej mogę wziąć. Przecież ja mogę od góry wlecieć na dół. Dobra, nieważne. Nie pomyślałem o tym. Okej. Całuj mnie. Całuj mnie, to taka piękna gra. O tu. Dokładnie. Tak, no tak, jest bliżej zdecydowanie. Dawaj. Dzięki. Arachnofobia, wszystkie pajączki żeśmy zabili, pięknie. Poziom ukończony w 100%, możemy wracać do domu. Słuchajcie, myślę, że na tym będziemy kończyć, dlatego że mamy już 24 minuty. Oczywiście jutro zabierzemy się za kolejne poziomy. Dzisiaj po prostu nam wyszło tak dlatego, że musieliśmy się troszeczkę wracać na poprzednim poziomie. I to dlatego. Au, chyba za bardzo się wybiliśmy. Do domu, wracamy. Okej, słuchajcie, także na tym poziomie zabraliśmy 500 skarbów, 500 gemów. Do tego były dwa smoki. Dwa smoki chyba? Dwa smoki. I dwa jajka. Wiesz? Dwa jajka? Jak nie jedno? Nie, dwa. Dwa były, tak. Dwa były dlatego, że ganialiśmy się z jednym w kółko, a jeden był przy tym. Tak, pamiętam. Dobra, to co? Myślę, że będziemy sobie kończyć. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Wiecie, o co chodzi. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku Spyro. Pa, pa.